Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w niedzielę 22 maja 2022 roku. Nie wiem, robię już tutaj chyba z piąty raz to nagranie. Nie wiem, czemu mi się odłącza tutaj to nagrywanie. Nie mogę tego zrozumieć. W każdym razie krótkie nagranie odnośnie ostatniego nagrania Tomasza, gdzie sobie tak puściłem tutaj, będąc teraz w pracy, zobaczyć, czy przeprosił mnie za te oszczerstwa, które zrobił w swoim z jednych nagrań, czy nie. No, szczerze mówiąc, to nie wiem, jak to odebrać, czy to nastąpiły te przeprosiny, czy nie. One to jakoś dziwnie tam brzmiały, że tak niby przeprosił, że nie przeprosił, no nie wiem. W każdym razie ja tylko chcę się skupić na jednej rzeczy, ponieważ tak jak już mówiłem nieraz, wielu ludzi uwierzyło, że są Napoleonami, czy tam jakimiś Adolfami, Hitlerami, czy innymi jakimiś tam prorokami, tak jak Tomasz, który uwierzył, że jest prorokiem najwyższego, gdzie rzeczywiście zastanawiam się, jakiego najwyższego prezentuje on, bo oczywiście imię, które używa, nie ma w żadnym przekładzie biblijnym, w żadnym języku na świecie, takiego imienia Chaja, prawda? Nie ma w żadnej Biblii. Pomijam tu jakieś leksykony, że ktoś wyda jakiś leksykon, ale w przekładzie normalnym, w normalnej Biblii, w żadnym przekładzie biblijnym na całym świecie, w jakimkolwiek języku, nie występuje imię Najwyższego jako Chaja. Natomiast Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, że przyszedłem w imieniu mego Ojca, objawiłem wam moje imię. Jezus nazywał się Jehoszua. No, ojciec musiał się nazywać Jehowa, syn Jehoszua. Żydzi to bardziej skracają na Jeszua, ale no, nikt nie nazywa Boga Ojca Chaja. I przede wszystkim Jezus poprzez swoje postępowanie pokazał przymioty, jakie posiada jego ojciec. Natomiast no, patrząc na postępowanie Tomasza, no, przymioty te na pewno nie prezentują tego najwyższego Boga, którym jest Bóg Ojciec Jezusa Chrystusa. No, Jezus pokazał, jak postępuje prawdziwy Syn Boży. No, u Tomasza tego jakoś nie widać. Szczególnie, że no, apostoł Paweł wyraźnie tutaj napisał, prawda, napisał tutaj, jakie są owoce ducha. Przede wszystkim to uprzejmość, dobroć, łagodność, opanowanie, prawda? No i teraz zobaczcie, Tomasz się tutaj powołuje na pewien werset z Biblii, gdzie sobie tam wykuł na blachę wersety w Biblii i po prostu w sposób sprytny potrafi nimi operować, manipulować tak, żeby je dać w kontrze, obrócić ją przeciwko danemu człowiekowi, na jego szkodę, prawda? No bo on jest teraz taką wyrocznią, prawda, gdzie on teraz będzie tutaj albo karcił ludzi, albo będzie wynagradzał jakimiś pochwałami. Więc zobaczcie, bo ja już robiłem też nagranie, gdzie Tomasz twierdzi, że człowiek jest pusty jak balon, nie posiada żadnego ani ducha nieśmiertelnego, ani duszy nieśmiertelnej, jest pusty jak balon i jest takim botem jak w grach komputerowych, gdzie jak ktoś nie naciśnie klawiatury, to ten bot się ani nie poruszy, ani nic. Według Tomasza cokolwiek robimy, to robimy z woli Najwyższego, czyli czy się poruszymy, czy siedzimy, czy pierniemy, czy bekniemy, to wszystko to pochodzi z woli Najwyższego. On w to wierzy, że wszystko, cokolwiek powiemy, jest z woli Najwyższego. Już tu nie będę się rozszerzał. Więc zobaczmy w takim razie, ten człowiek, który w takie coś uwierzył, i weźmie sobie werset teraz z Biblii, żeby go po prostu tym wersetem uderzyć we mnie czy w innych ludzi, szkodząc im. I oczywiście poprzez te wersety on chce cały czas kogoś oczernić, wybielając w ten sposób siebie, jaki to on jest rzeczywiście tutaj prorok Najwyższego. On tu będzie non-stop wszystkich wersetami obkładał, nie dostrzegając tego, że tak naprawdę sam siebie obkłada tymi wersetami. Więc żeby już nie przedłużać, zobaczcie, co on tutaj powie w tej minucie. W kontrze do mnie. W sercu podejmuje postanowienia, ale... Księga Przysłów, 16 rozdział, 1 wers.
człowiek w sercu podejmuje postanowienia, ale to, co powie, zależy od chaja. No to słuchaj, jeśli zależy od chaja to, co powie człowiek, to zobaczmy tutaj na to nagranie. Gdzie ono było? W chronologii może lepiej tutaj pokażę. O! Jeżeli ma trochę rozumu w głowie, umieścić więcej komentarza w Haya TV. Skurwysyny katolickie, wyprane umysłowo debile, wypierdalać od komentowania w Haya TV. Jeżeli... Może nie było dobrze widać, ale obrazek jest kurwy. No, słyszeliście, także jeśli w takie usta słowa wkłada Najwyższy, to powstaje pytanie, jakiemu Najwyższemu ten człowiek służy. Bo na pewno nie Najwyższemu Bogu, Stwórcy, którego przedstawił Jezus Chrystus. Prawda? No, to tyle w tym nagraniu, pomijając fakt, że jak zwykle w ostatnim swoim nagraniu Tomasz, żeby odpowiedzieć na moje nagranie, jak zwykle zinterpretował wszystko na swoje kopyto, więc tak jak powiedziałem, ten człowiek się już nie zmieni. On uwierzył w to, że to, co pisze w prawie Mojżesza, jego zmienia, przemienia, a tak naprawdę to, jeśli przemienia, to tylko na gorsze, a nie na lepsze. To wszystko w tym nagraniu. Dziękuję za Waszą uwagę.